Witam serdecznie, ze mną Michał Godawski. Jesteśmy świeżo po spotkaniu koni z górnikami. Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo. Śmiało można okrzyknąć się bohaterem tego spotkania. Ponad 30 punktów zdobytych. Poprowadziłeś drużynę do zwycięstwa. Jak ocenisz spotkanie? Przeciwnik bardzo dobry. Szczególnie jedynka Piernat bodajże. Bardzo dobry zawodnik. Oczywiście no, rzuciłem ile rzuciłem, ale to jest przede wszystkim sukces całej drużyny. Mimo, że było nas dzisiaj 8. Niestety dwóch zawodników nie mogło dzisiaj być z nami. Było ciężko, wiadomo, w 8 48 minut zagrać jest bardzo ciężko, ale daliśmy radę, tak jak mówię, całą drużyną, to jest sukces całej drużyny i jedziemy dalej, pomalutku, krok po kroku. Powiedz mi, był tam taki moment w spotkaniu, gdzie rywal was doszedł, nawet odskoczył na kilka punktów. Czy dzisiejszy rywal to najtrudniejszy z dotychczasowych, czy jak ocenisz poprzednich, jak ocenisz dzisiejszego? Myślę, że najtrudniejszy, z jakim graliśmy tutaj w Lidze MBA. Bodajże żaden rywal nie wygrywał z nami w przeciągu dwóch ostatnich meczy. Dlatego śmiało można powiedzieć, że chyba jest to najlepszy, jak do tej pory, najlepsza drużyna, z jaką graliśmy. Odskoczyli na dużo punktów, a tak jak mówię, żadna drużyna nie odskoczyła tyle z nami w poprzednich meczach. Powiedz mi, Michał, jesteśmy może jeszcze nie na półmetku, ale zbliżamy się do półmetku rozgrywek. Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo, czyli co, możemy upatrywać was w roli faworyta tych rozgrywek? Śmieję się, że jesteśmy czarnym koniem tych rozgrywek. Co widać po wyniku dzisiejszym, czy nawet dwóch ostatnich meczach? Nie wygrywamy tych meczy jednym, dwoma punktami, tylko no, sporą ilością. Dlatego będziemy walczyć i myślę, że jesteśmy w stanie spokojnie do playoffów dojść i nawet coś powalczyć. Może o wyższą ligę, o awans nawet. Dziękuję ci w takim razie bardzo serdecznie. No i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki. Dziękuję.